przy parafii Miłosierdzia Bożego w Łomży powstała jadłodzielnia. To miejsce dla wszystkich. Każdy może wziąć z niej to, na co ma ochotę, albo oddać to, czego ma za dużo, zamiast wyrzucać do kosza. Ideą jest wzajemna pomoc i walka z marnotrawieniem produktów żywnościowych. Po mszy świętej odpustowej ku czci Matki Bożej Miłosierdzia jadłodzielnię poświęcił kapucyn Kazimierz Synowczyk i oficjalnie to miejsce oddane zostało dla potrzeb mieszkańców ziemi łomżyńskiej. Dzieło, które dzisiaj się inauguruje, czyli jadłodzielnia, jest dzieckiem dobrodzielnym, myślę, nie? To jest niezwykłe dla mnie osobiście jako proboszcza, ponieważ ciągle to powtarzam się cały dzień, że to nie jest żadna nasza zasługa. Że dzieło i dobrodzielni, i jadłodzielni przyszło niejako samo, tak jak wola Boża do Maryi w czasie zwiastowania. Jesteśmy zaskoczeni. Czasami my, księża, mamy taki sceptyzm w sobie, że jak ktoś coś zacznie, to nie skończy, prawda? A to z tygodnia na tydzień, z dnia na dzień rzeczywiście się rozwija dzięki takim osobom jak ona, ta młoda Polka z Belgii i wielu, wielu wolontariuszom, bo całe to dzieło jadłodzielni, dobrodzielni jest oparte totalnie na dobrowolnym wolontariacie ludzi. Oczywiście wspomnimy o Justynie Jarząbskiej, która teraz jest na wyjeździe, ale ona jest takim duchem ożywczym, który rozpoczął całe to dzieło. Ja w tym roku mam taki rok do odkrycia samej siebie, do tego, co bym chciała robić później i szukanie natchnienia. I mój tata pracował z Justynią Jarząbską i znają się, i więc weszli w kontakt i Justyna zaproponowała, żebym przyszła tutaj, bo się zaczyna właśnie dziać i rozwijać. I więc chętnie tutaj przyszłam i chciałam zobaczyć i być tego częścią właśnie najpierw tej dobrodzielni. I ta jadłodzielnia to był właśnie taki pomysł zrobiony tak niedawno nawet, i to świetnie, że to tak była możliwość, żeby się powstało. I właśnie w tej dobrodzielni też to takie miejsce otwarte i dzielenie się dobrem, i że i mamy różne tutaj, ktokolwiek może tutaj przyjść do dobrodzielni, wypić kawę, coś ciasto, porozmawiać. I są też różne zajęcia robione w ciągu tygodnia, no i w sobotę jest też robione English Day, żeby właśnie pozwolić młodzieży i starszym i w ogóle każdy komukolwiek, żeby się otworzyć na język, na świat, żeby się nie bać i oswoić z tym angielskim, żeby pokazać ludziom z Łomży świat. Jestem w Łomży ponad miesiąca, wydaje mi się. Dobrze się czuję. Ludzie są przemili, naprawdę. Poznałam... No, mówię po francusku, tak. Więc ludzie są przemili, naprawdę. Poznałam świetnych ludzi i bardzo się cieszę, że... Myślę, że właśnie jeszcze, ponieważ to dzieło jest nieobliczalne w sensie pozytywnym. I już teraz mogę powiedzieć, że jest takie miejsce u nas, które jest przygotowywane o wiele większe niż to, na jeszcze jedną ważną rzecz, o której teraz nie powiemy. Ale to się dzieje na górze, w naszym obiekcie. Wielkie, piękne miejsce, o wiele większe i piękniejsze niż to. Dlatego już zapraszamy teraz wszystkich telewidzów, czy radiosłuchaczy i Państwa na jego otwarcie, które będzie pewnie, nie wiemy kiedy. Nie wiemy jeszcze kiedy. Jadłodzielnia powstała we współpracy z Fundacją Międzynarodowy Instytut Rozwoju Dzieci. Na tę chwilę to dwie lodówki, które zapełniły się jedzeniem, oraz regał z produktami higienicznymi. Jest ona wystawiona tam na dworzu, żeby każdy mógł o każdej porze korzystać w dowolnym momencie, tak? Mógł włożyć i wyjąć tak samo z tej lodówki. Tak jak ksiądz dzisiaj powiedział, to przyszło chyba w Duchu Świętym. Tak, jest potrzeby serca, tak? Żeby pomóc innym, dzielić się. W soboty przyszłą zaczynamy projekt, nazwijmy to projekt Ciepła Zupa dla każdego, tak? Między godziną 12 a 14 będziemy chcieli wydawać ten ciepły posiłek. No, żeby się podzielić też z innymi. Jeżeli, nie wiem, ten projekt się rozwinie, tak, może to będą inne dni, inne miejsca, zobaczymy. Chcemy też dotrzeć do, nie tylko do bezdomnych, ale do biednych, potrzebujących, do osób starszych. Na przyszłą sobotę zdeklarowali się harcerze, którzy chcą wspomóc i właśnie tylko, że też tę informację my potrzebujemy, którzy ludzie tego potrzebują, tak? Że jeżeli będzie ta zupa, czy będzie inny ciepły posiłek, żebyśmy mogli go zapakować i dostarczyć do tych ludzi, tak? Ci ludzie, którzy nie mogą sami tutaj przyjść, jeszcze nie wszyscy wiedzą o tym miejscu, tak? Dzisiaj mnie ludzie też pytają, jadłodzielnia, okej, super, ale o co chodzi, tak? No na razie są lodówki, ale to nie są tylko lodówki, bo są ludzie przede wszystkim. Jadłodzielnia powstała przy wyjątkowym miejscu, w którym od miesiąca funkcjonuje dobrodzielnia.
Cały czas poszukiwani są wolontariusze, opiekunowie i osoby, które chcą prowadzić tu zajęcia, po prostu podzielić się dobrem. Przez 30 dni udało nam się przetrwać i działamy bardzo aktywnie. Właśnie otwieramy kolejną inicjatywę, która nazywa się Jadłodzielnią. Miejsce w ogóle bardzo pełne życia, pełne działalności. Skupiamy dużo osób młodszych i starszych, całych rodzin. W ogóle zaangażowanie jest całych rodzin w taką chęć tworzenia i pomagania drugiemu człowiekowi poprzez spędzanie wspólnie czasu, ale właśnie poprzez dzielenie się tym, co posiadamy. I tak właśnie jak dzisiaj jesteśmy przy otwarciu tej jadłodzielni, to jest w ogóle tempo, które myślę, że jest niespotykane w naszym mieście działania, że bardzo szybko udało nam się bez dużych nakładów stworzyć coś, co nieraz wydaje się jest niemożliwe do zrobienia. I po prostu cieszę to, że jest to możliwe, że naprawdę nie potrzeba ani jakichś przewodników, ani osób, które nami pokierują, tylko po prostu wystarczy nasza gotowość i już po prostu się dzieje i już to jest zrobione. W Łomży jest to jedyna jadłodzielnia, aczkolwiek to, co my chcemy jakby wykonywać, czyli dzielić się też posiłkiem, bo nie tylko będą lodówki, ale też w soboty planujemy wydawać ciepły, gorący posiłek od 12 do 14. To jest takim uzupełnieniem tego, co też oferuje nasze miasto i Caritas, ponieważ te dwie instytucje jakby przekazują posiłki codziennie od poniedziałku do piątku. No my byśmy chcieli jeszcze dodać te dwa dni, sobota i niedziela, że jest taka możliwość, żeby te osoby, które potrzebują, czuły się zaopiekowane też w tym czasie. Pomysł tej jadłodzielni już tutaj długo kwitł, ale chyba nie było takiej siły sprawczej, a w ogóle takim bezpośrednim punktem, który był takim, że nie, słuchajcie, robimy, jest to możliwe, było otwarcie jadłodzielni ze 2 tygodnie temu w Zembrowie. I to było tak, słuchajcie, nie może być tak, że w Zembrowie jest jadłodzielnia, a u nas nie ma. I okazało się, że to nie jest trudne do zrobienia, że wystarczy prąd, wystarczą lodówki i kilka osób zaangażowanych. No i teraz czekamy na tych, którzy będą je uzupełniać. Chociaż jak Państwo widzieli, już lodówki są pełne. Dzisiaj na przykład była pani z Koła Gospodyń Wiejskich w Olszynach, którzy wczoraj prowadzili jakąś imprezę, wieczór taki i zostało im świeże jedzenie. Dzisiaj przywieźli i to już jest zapakowane, już jest gotowe i można z tego korzystać i z tego co wiem, to już korzystają. Jedz, dziel się i częstuj, nie marnuj jedzenia. To hasło i sens działania jadłodzielni. Dlatego przynosimy produkty, które sami byśmy zjedli, muszą się mieścić w terminie, najlepiej spożyć do, mogą być też po terminie, należy spożyć przed. Jak informują organizatorzy jadłodzielni, wszystko pakujemy szczelnie, w czyste opakowania. Produkty opisujemy, zaznaczając skład i datę przygotowania, w przypadku dań przygotowywanych przez nas samodzielnie. Nie ma problemu, jeśli chcemy oddać na przykład pół paczki ryżu czy innych suchych produktów, ale muszą być szczelnie zamknięte. Co możemy przynosić? Na pewno jedzenie, to co zostaje nam w domu, ale no, nie chodzi o przeterminowane. Tak? Też taki apel do wszystkich, żeby nie czyścić lodówki, tak? Tylko jeżeli zostanie, tak jak tutaj Koło Gospodyń Wiejskich dzisiaj też zasiliło naszą lodówkę, tak? Bo wczoraj mieli swój jubileusz, obchodzili ostatki i spali chociażby w ten sposób. Zamknięte, tak? Przede wszystkim mogą być słoiki, nie muszą być hermetycznie, tak? Ale jeżeli to w słoikach, to żeby było opisane, że co to jest i kiedy to było wstawione. Oryginalnie zapakowane produkty, tak? Nabiał, pieczywo, wszystko. Tak? I też chciałem zaapelować do przedsiębiorców czy firm cateringowych albo restauracji, jeżeli by miał ochotę wesprzeć naszą inicjatywę, to zapraszamy. Tak? Czy bezpośrednio do kontaktu ze mną, czy do samodzielnego wkładania do lodówki. No, ciekawy projekt, ogólnie jedyny w regionie, z tego co ja się orientuję, uważam bardzo potrzebny w tym mieście, o którego przyszłość się w sumie nie martwię, bo Łomżyniacy wielokrotnie udowadniali, że akcje pomocowe to jest bardzo mocna strona naszego miasta i mieszkańców, także liczę, że wesprą tą inicjatywę. Uważam, że warto, jak tu wystarczy powstać kilka chwil, zobaczyć co się dzieje przy tych lodówkach, no naprawdę, potrzeba tego jedzenia jest olbrzymia. Przychodzą ludzie, którzy czekają, grzecznie czekają, pytają czy można i tak dalej. To jest bezobsługowe i pewnie przez dłuższy czas będzie, ale no, super projekt, super pomysł. Myślę, że wielu ludzi go wesprze, o co serdecznie proszę i apeluję w swoim imieniu.
i tych wszystkich ludzi, którzy zaangażowali się w stworzenie takiego miejsca, pomóżcie, bo myślę, że warto, zwłaszcza jak pogoda taka jak dzisiaj, naprawdę ta potrzeba dzielenia się dobrym i jedzeniem jest bardzo duża. Dobrodzielnia przy parafii Miłosierdzia Bożego to miejsce, jak się okazało, integracji dla osób w różnym wieku, które mogą się tu spotkać, porozmawiać i szukać sposobów, by realizować swoje zainteresowania lub zwyczajnie pomóc innym. Jestem pierwszy raz, ten kościół dla mnie nowy, ale to nawet posiedzieć, porozmawiać i w ogóle... W domu jak w domu, różnie może być, a tutaj o wszystkim można porozmawiać. To wypić herbatkę, ciastko zjeść, bardzo dobre. Ludzie są w różnych sytuacjach, bo z dnia na dzień może nie wiadomo co przejść. Ktoś głodny, bardzo dobrze. Komuś za dużo może przynieść. Kto ma chęć, może przynieść. Kto ma pieniądze, ale to wie pani, ja pani powiem, to przeważnie ludzie biedni, jeden o drugi się więcej, a ci, co mają dużo, to oni nie są taki szczerzy. Nie chcę im się przynieść, nie chcę... Co mają dużo pieniędzy, to ja bym powiedziała, że nie wiem, jak powiedzieć, bo ja... Ale oni nie są takie szczodry. Ja opowiadałam tu koleżankom historię, jak kobieta, która nie może do domu zaprosić, zostawała... Później w kościele jeszcze siedziała, żeby nie, koleżanek nie spotkać, albo wcześniej wychodziła, ponieważ nie mogła zaprosić koleżanek, żeby im się odwdzięczyć w jakiś sposób. No trudno bardzo sytuację miała. No i to dla niej jest coś cudownego. Oprzyjść gazetki, poczytać sobie do niedzieli i raz w tygodniu, bez zobowiązań, 5 zł może tu trzeba dać na ofiarę. No nie wiem, ale dla mnie to jest coś... No chwała Panu za to wszystko. A Jadłodzielnia to jest w Białymstoku, bo ja i w Białymstoku jestem. To jest na Krakowskiej. No i tam się tam zanosi się. No tylko tam pomieszczenie zamknięte jest. No i różni tam. Ja tam zanosiłam, ale to pomysły są znakomite. A takiego typu jak to ja byłam wielokrotnie w Stanach, to po kościele ludzie nie uciekali do domu od razu, każdy, tylko spotykali się. Taka integracja, no i do domu właśnie nie trzeba, nie każdy ma warunki może. Także to jest chwała Panu naprawdę za to, za pomysł. A ksiądz, nasz proboszcz jest przewspaniały i on ma dzieła, do niego się idzie z jakimś pomysłem, z dziełem i bardzo mi się to podoba. To ksiądz mówi, masz pomysł, to działaj. A my pomożemy. O, to mi się podoba bardzo. Trzeba tak, myślę, że trzeba to zrobić z głową, bo tutaj może być tak, że będzie czasami czegoś brakowało, a czasami będzie czegoś za dużo, ale myślę, że to czas pokaże, to się samo poukłada. Grunt, żeby ludziom się chciało pomóc, mówię, o to się nie martwię, ale zapraszam wszystkich, żeby zainteresowali się tą ideą, poczytali o tym, co to jest i jeżeli uznacie, że warto to wesprzeć, to zapraszam, bo tutaj mówię, praca i dar serca wielu ludzi sprawił, że to miejsce w ogóle powstało. Nie? To są ludzie, którzy poświęcają swój prywatny czas, swoje pieniądze bardzo często, żeby takie rzeczy inicjować, no i trzeba ich wspierać ze wszystkich sił. Do czego jeszcze raz serdecznie zachęcam. Jadłodzielnia czynna jest przez 7 dni w tygodniu, przez całą dobę. Służyć ma przede wszystkim bezdomnym, ubogim, opuszczonym i samotnym. W każdą sobotę od godziny 12 do 14 każdy z nich otrzyma tu bezpłatnie gorącą zupę. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, także w niedzielę. Dlatego organizatorzy zapraszają do współpracy i podejmowania inicjatywy, którą koordynuje Dobrodzielnia. I tu można zgłaszać się z pomysłami i wsparciem.